Chciałabym dostać super roślinkę do mojego mieszkania. Będę ją podlewać, będę o nią dbała i będę się cieszyła jej widokiem. Myślę, że nie każdy poszedłby do sklepu, kupił sobie kwiatek, a tak to trochę się zazieleni jednak w naszych domach. Ustawię w mieszkaniu, żeby oczyszczały atmosferę. No myślę, że ludzie się integrują, zwracana jest uwaga na zanieczyszczenie powietrza i na poprawę tego, tej sytuacji. Będę podlewała ją i starała się, żeby była teraz miała dobry dostęp do słońca. Oczyszczają powietrze i te brudne bakterie jakby zjadają. Będę trzymać w domu na oknie, na parapecie i dbać o niego. Bardzo miło, że taka akcja jest, bo na pewno każdy lubi kwiatki w domu mieć. A do pokoju sobie postawię, idealnie będzie mi pasował. Co mnie skłoniło? No, znalazłem na Facebooku wydarzenie. No i w sumie stwierdziłem, że mam wolną sobotę, to czemu nie? Można by spokojnie wpaść. Podaruję babci, bo ona ma rękę do kwiatków. A bardzo fajnie. To też podobne do tej akcji, co oddaje się śmieci, butelki, baterie. Więc myślę, że to jest bardzo doskonała okazja do odebrania roślinki i też wspomożenia środowiska. Niedługo stałam w kolejce. No oczywiście posadzę i postawię w oknie. Bardzo lubię kwiaty. Jesteśmy zaskoczeni bardzo pozytywnie, ponieważ bardzo duże grono osób przyszło z samego rana, także bardzo się cieszymy i liczymy, że taka frekwencja się utrzyma. Mamy 4 rodzaje roślin dzisiaj. Pierwszym jest paprotka, mamy też dracenę, sansevierię, skrzydłokwiat. Jutro przenosimy się na Plac Wszystkich Świętych i w godzinach od 9 do 17 również będziemy funkcjonować.